A tak w ogóle, to Biblia mówi o czyśćcu? Samego słowa czyściec w Biblii nie ma, dlatego że ono pojawia się w nauczaniu oficjalnym Kościoła dopiero w XII wieku. Ale to nie znaczy, że Biblia o czyśćcu nie mówi. To, że Biblii są zgodni, że nikt, kto nie oczyścił się z winy i skutków grzechu, nie może wejść do nieba. Na przykład czytamy o tym w 21 rozdziale Apokalipsy świętego Jana. W Biblii jest więc wyraźnie mowa o konieczności oczyszczenia się człowieka przed lub po śmierci. Mówią o tym wyraźnie następujące teksty. Druga Księga Machabejska, 12 rozdział, pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział i pierwszy list świętego Piotra, 1 rozdział. Dziękujmy więc Bogu za dar Jego miłosierdzia, jakim jest możliwość czyśćca po śmierci. A może istnieje czyściec jeszcze przed śmiercią, tu na ziemi? O tym porozmawiamy w następnym odcinku. Zapraszam.